2 stycznia obchodzimy wspomnienie liturgiczne świętego Grzegorza z Nazianzu, biskupa i doktora Kościoła. Grzegorz urodził się w roku 329 lub 330 w Arianzie w pobliżu Nazianzu w Kapadocji, obecnie Turcja. Podobnie jak święty Bazylii Wielki, pochodził z rodziny świętych. Świętą była jego babka Nonna, brat święty Cezary i siostra święta Gorgonia. Ojciec świętego Grzegorza, również Grzegorz, był biskupem Nazianzu. Pierwsze nauki Grzegorz pobierał w Nazianzie u swego wuja Amfilochiusza, który uczył go krasomówstwa. Studia średnie odbył w Cezarei Kapadockiej, a następnie udał się na studia wyższe retoryki do Cezarei Palestyńskiej, gdzie zapoznał się z nauką Orygenesa i stał się odtąd jego wielbicielem. W tym czasie podążył do Aleksandrii, gdzie metropolitą był wówczas sławny święty Atanazy Wielki. W samą Wielkanoc przyjął chrzest, mając 28 lat. Na dalsze studia udał się do Aten, gdzie odbywał je wraz ze świętym Bazylim Wielkim. Po powrocie do ojczyzny zajął się administrowaniem rodzinnym majątkiem. W uroczystość Bożego Narodzenia z rąk ojca otrzymał święcenia kapłańskie i odtąd pomagał mu w duszpasterstwie i w zarządzaniu diecezją. Grzegorz pragnął jednak życia pustelniczego. Udał się więc do Neocezarei w Poncie, gdzie przebywał już wtedy święty Bazylii. Posłuszny jednak ojcu wrócił do Nazianzu i nadal pomagał mu w zarządzaniu diecezją. Kiedy święty Bazylii został metropolitą w Cezarei Kapadockiej, w tym samym roku namówił Grzegorza, by przyjął biskupstwo w Sasimie. Grzegorz nie czuł się dobrze na tym urzędzie i dlatego usunął się do klasztoru świętej Tekli w Seleucji Izauryjskiej, gdzie spędził 4 lata. Po wkroczeniu cesarza Teodozego I Wielkiego do Konstantynopola, Grzegorza powołano na metropolitę Konstantynopola. Cesarz uroczyście wprowadził go do katedry Hagia Sofia. Od maja do lipca 381 roku odbywał się w Konstantynopolu Sobór Powszechny. Przewodniczył mu biskup Antiochii Melecjusz, a po jego nagłej śmierci Grzegorz. Na soborze tym metropolitom Konstantynopola, Aleksandrii, Antiochii i Jerozolimy przyznano tytuł patriarchów. Grzegorz był więc pierwszym patriarchą Konstantynopola. Wkrótce jednak zrzekł się tej godności i udał się do Karbala Arianzos, gdzie oddał się wyłącznie kontemplacji i pracy pisarskiej. Zmarł w rodzinnym Arianzie w roku 389 lub 390. Data jego zgonu nie jest pewna. Tradycja prawosławna podaje 25 stycznia 389 roku. Cesarz Konstantyn II sprowadził jego relikwie z Arianzu do Konstantynopola, gdzie umieścił je w kościele 12 apostołów. Obecnie część tych relikwii znajduje się w Rzymie, w Bazylice Świętego Piotra, w kaplicy Świętego Grzegorza, w klasztorze benedyktynek Santa Maria in Campo Marzio oraz w Mantui w kościele Świętego Andrzeja. Wspomnienie Świętego Grzegorza obchodzi się wraz ze wspomnieniem Świętego Bazylego. Jak na ziemi łączyła ich przyjaźń, tak po śmierci łączy ich wspólna chwała. Grzegorz był wielkim teologiem, humanistą i poetą. Spuścizna literacka po nim jest bardzo bogata. Na pierwszym miejscu wypada wymienić jego kazania. Pozostało ich do naszych czasów 45. Obszerna kiedyś musiała być jego korespondencja, skoro do dziś zachowało się szczęśliwie aż 245 listów. Grzegorz zasłynął ponadto jako jeden z największych poetów Kościoła Wschodniego. Ocalało aż 507 jego poetyckich utworów. Opiewa w nich tajemnice wiary, swoje osobiste przeżycia, uniesienia mistyczne i wydarzenia współczesne. Jest patronem bazylianów i poetów. W ikonografii święty Grzegorz ukazywany jest jako biskup rytu bizantyjskiego lub w pontyfikalnych szatach rytu rzymskiego. Czasami u jego stóp przedstawiany jest Lucyfer, symbol herezji. Jest przedstawiany jako starszy mężczyzna z jasnokasztanową, krótką brodą i znaczną łysiną czołową. Zazwyczaj prawą rękę ma złożoną w geście błogosławieństwa, w lewej trzyma Ewangelię. Jego atrybutami są anioł, księga Ewangelii i paliusz. Módlmy się. Boże,
Ty oświeciłeś swój Kościół przykładem i nauką świętych Bazylego i Grzegorza. Spraw, abyśmy pokornie poznawali Twoją prawdę i wprowadzali ją w czyn przez miłość. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.